Tęczowy festiwal i Królestwo w chmurach będą tu przez 4 tygodnie. A to tak krótkawo trochę. Bo przecież lato trwa więcej niż miesiąc, nie? Dłużej niż miesiąc. I nie wiem, czemu tego dłużej nie zrobią. Święta robią po miesiąc. No. Żebyś nie zdążyła uzbierać wszystkich darmowych przedmiotów i za rok, żebyś musiała kupić za Starcoinsy, nie? To. No nie wiem, dobra. Nowe magiczne tęczowe konie i kruki będą dostępne w Królestwie w Chmurach przez 4 tygodnie. Kurde, ja mam tyle mało Starcoinsów i teraz tyle koni, kurde, kupuję. Ja nie mogę tak robić. No. Zaczynam się ale nowego ej, konia. Ale ej, promocja jest. Teraz mogę to kliknąć, te najnowsze wiadomości. Jakoś wcześniej nie mogłam. Nie wiem czemu. Tam to było jest coś magia, niedostępne. Jest to. Można czat sobie przesuwać. Serio? No, jak otworzysz to okienko. Czekaj. Jak otworzysz to okienko. Enter, no. I musisz na górze jakby na ten pasek najechać i jak dobrze najedziesz, to ci się zmienia kursor w takie strzałeczki. Tylko musisz se trafić dobrze. Jak sobie już trafisz, to możesz sobie przesunąć. Tylko później mi się wydaje, że jak zamkniesz, to on znowu wraca tam, gdzie był. Nie chce mi się zrobić. No bo ciężko to sobie wycelować. O, udało mi się. Zrobili skrót na podwózkę 1. Można tak zrobić, że wyłączasz... Jak na dole masz ten taki... Te ikonki tam chodów, to można to wyłączyć. Ukryj interfejs ze wskaźnikiem chodu. O. Żaba spogląda na ciebie dużymi, okrągłymi oczami. Chyba całkowicie się zgubiła. Pomóż temu małemu odkrywcy odnaleźć jego właściciela. Hej, ja znam tego małego koleżka. Co to za mała żabka? Kliknę, co to za mała żabka. Może na czapce ma imię. Mam na imię Piko. Ej, to jest to samo, co w tamtym roku. Nie będę tego czytać znowu. Tam. Bo mi to nie działa. Nie działa ci to? Że ten czat nie, przesu... dobra, działa już, bo znaczy nie czat. Nie ej, bo mówisz jak delfina! Nie, mnie to nie działa. Nie, u mnie tego nie ma. O, udało mi się! Yeah! Achievement unlocked. O, ktoś jedzie na Icedale'u. Kiedy to mogę dać? Tu to dom? Nie. Tylko, że wiesz, że jak później zamkniesz ten czat i otworzysz, to masz znowu w tym samym miejscu, co tu był. Tu to dom. Nie, bo tu mi za... Delfina stwierdziła, że bojkotuje tęczowe tematy, więc nie wchodzi na SSO. Co się stało z tą... jak to się nazywa, latarnią morską. Ty, to wygląda jakby dach lewitował nad tą latarnią. Czekaj, ja bo cię znajdę przy okazji. Ej, ja nie wiem co się stało, czy to u mnie się nie załadowało, czy u ciebie też jest coś takiego? Czekaj, będę tam dosłownie za 20 sekund. U ciebie normalnie wygląda? No. U mnie jest tak, że ten dach po prostu lewituje i nie ma tego światła w ogóle. I te okienka też wyglądają tak... O, widzę cię, czekaj, puste. Może... Nie no, mi się wszystko ładnie ładuje. Ku przygodzie, ahoj przygodo, tak to szło? Co to tu są za konie? Gdzie? A te, to ja ich nie chcę. Te dragonowe. Tak. Dragony, bo... smoki. Nie, no wjadę w słup, brawo, tak mi przylagowało i wjechałam we wszystko, nie! Ja wjechałam w półkę, bramkę. To... Very good, very nice. Yes. Yes, my friends. Yes. Piko, jesteś wszędzie, cię szukam. Miałam już, o nie, kliknęłam przez przewodnik. Ty już tam jesteś? Ej, ja jeszcze nie... Ej, ja się nie... boję, jak co będzie, jak my tam... Pamiętasz, co było w tamtym roku? Jak chodzi o ilość ludzi? Tak. Piko, jesteś lele. Dobra, to przypuszczam, że to samo co wtedy, więc też mi się nie chce czytać. O, znowu jest tak... szaro tutaj. Są te koniki. Chyba trochę poprawili, bo aż tylu ludzi nie widać pewnie. Mój koniu, czemu ty nie stoisz? Co ty robisz? Witam w obozie Zenik. Cieszę się, robisz? Że udało ci się tu dotrzeć. I zabrałaś ze sobą kunia. To dobrze. W chmurach działają tajemnicze siły i najlepiej poruszać się tu konno. Fizyka. Na pewno jest to dla ciebie tak duże zaskoczenie jak dla mnie, że Królestwo Chmura zostało pozbawione wszystkich barw. Znowu. W zeszłym roku też. Nic nowego. Cóż, więc nie zaskoczenie? Ej, udawajmy zaskoczone. Matko! Jak to szaro! Wszystko czarno-białe.
Ale jeszcze w tamtym roku dwa razy się to robiło w ogóle. Aż tu nagle ktoś rzucił zły urok. Królewca teraz wygląda smutnie, miłka. O matko. Nigdy nie widziałam, oprócz tego, że w tamtym roku dwa razy widziałam. Co się tu robić? Gdzie ja mam jechać? Co ja mam robić teraz? Trzeba podnieść ten, który nie wiem gdzie jest chyba. A tutaj leży. Znaczy, gdzie leży? A tam? Po prawej stronie tak trochę. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, czy ja koniem jadę do przodu, czy do tyłu, czy w bok. No. A może to dobrze, że... Wygoda! Nie mogę wygoda! Tego... Nie, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze muszę ją kliknąć raz. Dobra, weź to Morgan i zrób tak, żeby te kolory były, bo mi za chwilę... Nie, jednak nie trzeba na to kliknąć, jednak trzeba na Majkę, czy Mikę kliknąć. A, widzę go, on tu jest! Ja myślałam, że on tam był, dobra, czekaj, może się tam do niego jakoś dostanę. Tak, oczywiście. Zjadłam 8 kebabów. Zjadłam nawet. Rety, co się dzieje? Yes, I wanna help too. So let's be together. Powodzenia, Królestwo w Chmurach liczy na ciebie. Tak. Tak, nice. Każda osoba w SSO be like. No, ty idź tam załatwić, ale ja muszę zostać tu i oni mogą iść z tobą. Pa. Kolor żółty wrócił. Ludzie, jak mi się złoty. To udało? No, nie wiem. Pico spogląda na ciebie. Niecierpliwie, jak gdyby chciał przeżyć przygodę razem z tobą. Wezmę Pika ze sobą, nie teraz Piko przykro mi, wezmę go ze sobą. A gdzie to jest? Co robisz teraz? Po lewej stronie, tam gdzie jest ta żaba. Ale zadanie? Nie wiem. Ja go niby biorę... Aha, że możesz go sobie zabrać chyba. No dobra, wzięłam sobie. Później go możesz odłożyć. Co się dzieje z tą szurniętą pogodą, rozmyślania Miki? Ja gubię. Biorę wszystko, no co, przecież nie będziemy się ograniczać. Morgan. Na Jorwiku dzieje się coś dziwnego, nie chce mi się tego czytać, bo to jest wszystko to samo. No... Pożądaj za nutami, by odnaleźć źródło, tak, zawsze pożądaj! Właśnie skończyłam pisać najnowszy dziennik podróży. Super, że skończyłaś pisać najnowszy dziennik podróży. Tak mnie to interesuje. Przeczytaj najnowszy... Nie, zaś trzeba dzienniki czytać, ludzie, słuchaj. Ale ciekawe, czy jest coś nowego w tym roku. Może będzie coś nowego. Zagubione w chmurach. Witaj. Wygląda, zgubiłam trochę, gdy prowadziłam. Pomożesz, poszukać. Tak, oczywiście. Ej, wzięłam Pika i on teraz jest taki zniknięty. Nie, no koń mi się zepsuł. Zawsze co? Co? Poczekaj, co ja tu w ogóle robię? Co ja tu szukam? A ja mam ją na głowie, tę żabę. No ja też. Tylko, że ona mi tak się zapadła w kapelusz. Aha. I to tak dziwnie trochę wygląda. Aha. On mi normalnie zjeżdża na prawo. Ej, to już normalnie trzeci raz tego nie będę czytać, bo to już czytałam. Gdzie tu się w ogóle wyjeżdża? Ludzie złoci, ja tu nic nie widzę w tej czornicy. W czornicy? Było trafione w punkt. Masz. Koniu. Ktoś mi napisał masz. No mam. Spoko. Ja nie mogę, tu jest tak ciemno i ja tu nic nie widzę. Ja już ciemno. To jest światło. To jest światło. Wezmę tę chmurę, bo wydaje mi się, że jak się zbierało te podkowy, to chyba ten kryształek się pojawiał wtedy w tamtym roku, to biorę to. Tak długo nie mieliśmy żadnej godnej zawodniczki, zapewnię twojemu wierzchowcowi nagrodę, ale tylko jeśli podołasz mojemu wyzwaniu. Rozrzucę 40 złotych podków, okej. Okay. Gdzie tu jest jakiś ten? Chodź, podkowy będziemy zbierać. Ja jadę sobie po tym kręciołku takim do góry. Tak, ja też właśnie i teraz mi koń z niego spadł. Mi też tak laguje, że ja wolę wolniej jechać. O, tu jest rzecz jakaś tej, Majki, Miki. Gdzie? Piko uważa, że ten przedmiot jest już bardzo... A, widzisz, on ci pomaga, jak go weźmiesz. Piko. Jak jesteś przy tej rzeczy, to on ci wtedy takie powiadomienie... Ale gdzie to jest? Jak po tym kręciołku wyjdziesz wyżej? No, jestem tu. Zobaczysz po prawej stronie. Tu? Piko uważa, że poszukujesz przygód niczym Mika. Mapa, no? Tak. Ale nie mam tu.
Jak nie masz, no? Nie mam. Delfina też. Chyba, że ty masz w innym miejscu. Nie, no no way, no guys, no chyba nie. A masz pika? Tak. To on ci powie, jak będzie gdzieś ten przedmiot w pobliżu, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Wiesz co? O, Czemu ja się tak zapadłam w tę chmurę? To było dziwne. Zróbmy sobie wyścig po tęczy, bo wydaje mi się, że za to też jest kryształek. To będzie jeden kolor więcej. Ej, widziałaś to? Jak co? Ten, jak jedziesz w stronę tego wyścigu, to po prawej stronie jest koń na chmurze. Ale o, czekaj, fajnie. Czekaj. Ale fajnie to zrobili. Jest konik na chmurze tutaj. Chcę sobie kupić te nowe konie, ale chcę zobaczyć najpierw, jak wyglądają w kolorze, fragment że tęczy. Tak powiem. O, zdobyłam fragment tęczy. Hurra! O kurczę, faktycznie głupio się robi ten wyścig, bo nic nie widzę w ogóle. Znaczy widzę, ale wszystko jest w tym samym kolorze. Nie tak, dlatego czemu... też ja sobie odzyskam kolorki i później sobie... Nie wiem, czemu mam takie wrażenie, że jak są te podkowy, to one jakby mają... One zawsze wokół siebie jakby miały taki odblask, a teraz wygląda jakby ten odblask był jakby po boku. A, no tak, pewnie. Że jest podkowa i po lewej stronie jest ten... Chyba, że to mój komputer tylko, bo mój monitor też już taki jest trochę, no... Dużo przeżył. Wyścig ukończony. A i tak dostałam tylko jedną podkowę, bo za wolno robiłam, super. Fragment tęczy, który trzeba zanieść miejsce, okej. Piko uważa, że ten przedmiot... Jest już bardzo blisko. To jest pomocne, że wzięłam go, bo on mi mówi, jak jest jakiś przedmiot. To jest spoko. Lunetę znalazłam. Fajnie, że to zrobili. O nie, tam był fragment tęcza, ja go nie podniosłam. Będę musiała jechać całą drogę tam z powrotem. Wyśmienicie. Nie, on leci za mną, super. To jest bardzo pomocne. Zniszcz lodowe okruchy wyrastające z ziemi. Zadanie fesy sobie. Naprawdę mnie tutaj... Czekaj, bo nie usłyszałam, co powiedziałaś. Powiedziałaś zniszcz lodowe okruchy wyrastające z ziemi i później nie wiem, co powiedziałaś. Pewnie to tak słabi czasami tym zadaniem. Dlaczego? Nie wiem, miałam takie... Nie, no po prostu... W ogóle gdzie to są takie okruchy do zniszczenia? Po co niszczyć lodowe okruchy, jakby się przydało trochę chłodu, nie? No. No właśnie, Piko uważa, że znowu jakiś przedmiot mam. O, tu też jest konik na chmurce. Jakie to słodkie. Fajnie, że dodali te koniki na chmurce. O, tu jest chyba ten przedmiot, dobra. O, dostałam kolejny kolor. Kompas. Jej. Zdobyłam fragment tęczy, zdobyłam fragment tęczy. Hurra. Zdobyłam fragment tęczy. O, jeszcze tu jeden przedmiot. Nie, nie idź tam, koniu! Dobra, teraz jadę do tęczy, bo ona sobie tam jest, więc ja sobie do niej pojadę, może tam zdobędę fragment tęczy. Do tęczy? A jest tęcza? Tak. A na pamiętam, niebie. W tamtym roku chyba też było to chmura poszukiwanie... Jest jeszcze, o nie, to jeszcze muszę jechać do chmury. Poszukiwanie tego tęczowego zu... O, z chmurami też chyba się dostawało ten fragment. Było poszukiwanie tego tęczowego złota i były tak beznadziejne nagrody w tamtym roku. Po prostu te nagrody były tak biedne, a tyle czasu zajmowało zrobienie tego, ja byłam tak wkurzona. Chmura tam jest, szybko, Morgan, koniu, don't zawieź mnie. Dawaj, koń. Dobra, koń, szybko teraz, koń skręcaj porządnie, bo jakoś porozumie. Nieważne. O, szybko, koniu. Już tyle czasu gram w tę grę i dalej nie wiem, czy się mówi Majka czy Mika. Chyba Mika. Majka to by było przez... Majka to było przez my, a, i... My, a, i, k, a! Nie no, w sumie... Myślę, że no, Norwek, tak. Norwek by to przeczytał Mika i myślę, że Szwed raczej też. Więc... O, więc powy Mika. Majka, a poza tym Majka mi się nie podoba. Ale nie, naprawdę, Mika mi się bardziej podoba. Ja ten będę szukać potem, na pytę, jak to rozumiem. Wiesz, co ja zrozumiałam? No. Będę szukać z botem. Lecę. O mojego bota.
Będziemy razem szukać tych Razem z botem. tak. Kim jesteś, złoto? Widziałaś? Pfy. Tęcza złamana. Cały czas się łamie. Całe moje złoto poleciało w różne strony. Pfy. Ojej. Człowiek poszuka złota. Człowiek znajdzie złoto i ja dam człowiekowi prezent. Brzmi dobrze, nie? Nie, Złoto skończy bo mnie. prezent będzie beznadziejny. Chyba, że Złoto prezent będzie lepszy do niż... znalezienia. Musieć robić to ostrożnie. Musieć. Musieć robić to ostrożnie i nie za szybko i nie za wolno. Ale prezent ode mnie warty jest ta. Zaczekać Ta i zaczekać. warty jest! Ciekawe, czego warty! Chyba znalazłam Ja wszystkie czekać tutaj przedmioty od... teraz. Nie się ruszać. Ja się ruszam. Chyba Człowiek znalazłam znajdzie. wszystkie przedmioty od Ty. Miki, bo taki miałam dźwięk jakiś dziwny. O, Dostałam dziennik! zadanie od tego czałna jakiegoś. Hauna, No, czałna, no. prawna, czałna, cecha, i pogadałam z nim, on jakimś po prostu polszczyzna na level w ogóle. I No. uwaga, dostałam całą notkę, słuchaj. Poszukiwania złota stęczy. Aby znaleźć złoto stęcze, będziesz musiała zacząć poszukiwania w kopce brudu na ziemi w pobliżu tej. By, gdy... Nie. Rozpoczniesz wtedy mini grę, im lepiej zakopiesz się w kupkę kurzu, tym więcej złota możesz znaleźć. Kiedy znajdziesz wystarczającą ilość złota, porozmawiaj z Tyczałdem, który wymieni je na uroczy prezent. Tęcza przemierza się dość szybko, dlatego pośpiesz się, jeśli zauważysz ją. Jeśli zauważysz ją. Jeśli zauważysz ją, zauważysz? Dlatego pośpiesz się, jeśli zauważysz ją, zauważysz. Tak to jest napisane. Jeśli Bywaje. będziesz mieć szczęście, będziesz Zdobyłam w sprzęt. stanie szukać, zanim znowu zniknie. Co? Tęcza może pojawić się w miejscach, do których nie masz dostępu, dlatego musisz zaczekać chwilę, aż pojawi się na terenie, na którym możesz Udało mi przebywać. się Nie znaleźć zapomnij, że tęczę wszystko. możesz zobaczyć tylko w ciągu dnia. Powiem ci, to było, że oni po szwedzku to napisali i kopiuj wklej do wszystkich języków. Kopiuj wklej, dosłownie z tłumacza po prostu. Może po prostu czon tak mówi, wiesz, tak. Tak, Jak dwa razy. stłumacza. Dziękuję za przeczytanie moich wpisów. To co się tu robi w ogóle? A tu jest jakoś kopka. Rozmyślania Miki na półkach fioletowego kucyka i biblioteki w miasteczku Srebrnej Polany. Super. Fragment tęczy. Ale to jest, mi się wydaje, to samo wszystko, co w tamtym roku. I później będzie trzeba drugi raz zbierać te fragmenty tęczy znowu, bo pewnie za 2 tygodnie znowu zgubi je. Znaczy zgubi z, no. Jak to się mówi? To jest na jakiś w ogóle Ukryje. jakiś. Nie, 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 proszę cię, Przez jak nie balon chcesz się jak. wychodzi. Ej, jak wyjść, bo jestem od Kejona? Co? Ona jest odklejona, no i po Nie, prostu ona nie jest od rozumiem. Kejona. O, ty! Zrobili guziczek podnieść poziom konia, już nie ma coś tam. Level up horse BTN, czy coś takiego? SSO. A, Tak. jeszcze tu się dowiedziałam, że tu możesz sobie, jak masz to menu tam, gdzie levelujesz konia, możesz sobie konia tam obrócić. Później jak wyjdziesz i wejdziesz jeszcze raz, to on już jest obrócony tak, jak sobie go obrócisz. Ale... Tylko, że jak się wylogujesz, to znowu się... I możesz przesuwać sobie... Możesz przesuwać Ej, sobie? ale Tak, gdzie możesz... konia, bo nie... Podnieść... Tam, gdzie masz podnoszenie poziomu konia. Jak klikniesz na... No to 17:30 muszę wyłączyć dzieciorkę, żeby mi się nie zjarała. Tak. Ojej, co tam piesek mi kichnął. Ja się poddaję, ja nie umiem sobie. W grę. Czemu? Ja w ogóle. Kurde, jeżdżę po tym Jorwiku jak głupia. Proszę, znajdź. Oczy, widzę oczy czyjeś. To było creepy. Super. A mi się już to zepsuło? Aha, nuty tu mam zbierać, rozumiem. Ej, nie ma tego. Czego? Tego chłopka. Może się przeniósł już dokąd. A, właśnie, bo pisałam ci o tej pełni. Nie wiem, czy dostałaś tego SMS-a, bo jakoś pisałam go koło trzeciej, czy Tak. coś.
Dostałam, czytałam go o 7 rano. O, już nie załapałaś się. A może tak po prostu zawrócisz i pojedziesz z powrotem do tej swojej wesołej stajni. Jeśli to nie jest jeszcze oczywiste, to chętnie pograłabym na skrzypcach spokoju, który może mi zapewnić tylko samotność. Ja już tu mam jakieś kolorki, także wiesz, da się tu jeszcze, da się tu żyć, ogólnie trochę. Więc wiesz, ja jadę teraz zbierać, szukać, chcesz ze mną poszukać, już szukałaś. Tego, tych rzeczy, a nie, bo to każdy ma inaczej. Tych rzeczy od Miki? No. Właśnie nie wiem, czy każdy to ma inaczej, czy nie, ale jak weźmiesz sobie pika, to jak jesteś blisko tych rzeczy, to on no, ci mam mówi, że pika, jesteś w mam pobliżu. tego. Dobra, mam 33 na 40 żetonów. No, ty. Zrobili nam nową, tą, jakby te... Niedaleko od mojego domu No. są takie urządzenia do ćwiczeń, Aha, takie no, wiem, o co chodzi. wolnostojące na zewnątrz. U nas też jest coś takiego. I fajne, ja tam lubię chodzić. No. Aha. Więc ja sobie tam idę i jeszcze często idę do babki, jak to pokażę. No, Nie no, dzisiaj... koń mi się zepsuł. A, tu jest ta chmurka. No, ja ogólnie, ja mam tak, że ja zacznę ćwiczyć, to ćwiczę, mam taki power, że kurde, ćwiczę. I później, jak przychodzi robić moją ukochaną deseczkę, i jak mój organizm się zorientuje, że ja robię deseczkę, to ma takie, nie? I ja mam takie, ej, ale ten, to deska, to cię zabije, ale mój organizm, nie? Nie? Ja deski nie będę robić, a wie? No. Bo mnie gdzieś ogólnie wywaliło i ja teraz totalnie w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem, a ja tu jestem w ogóle stracona w tej klasie. O, chyba tam. Ale wiesz co, fajnie, że zrobili w tym roku tak, że te chmurki, jak się ich szuka, to one są zaznaczone na mapie, bo w tamtym roku ja pamiętam, że długo ich nie mogłam znaleźć i one jeszcze jakoś tak dziwnie się pojawiały i znikały. No. Wow. O, jest jakaś inna Morgan tutaj. Wow. Czemu nie mogę kliknąć na chmurkę? Ej, chciałam odebrać zadanie od chmurki i nie mogę. No, tam się to zepsuło i to musisz tak... Stój, koniu. I to musisz tak poklikać kilka O, dobra. Razy. Bokiem stanęłam i mi się udało. Ile jest tych rzeczy od tej Miki? Nie wiem. No, 7 jest tych rzeczy od Miki. Dobra, teraz też szukam tych książek jeszcze. A, jeszcze się trzeba było chyba ścigać, to się przy okazji jeszcze pościgam. No, ten wyścig pod tęczą. Co to tu jeszcze mam? Stopę D się dostaje? Co? Że stopę D się w sensie tego punktu D się. A nawet nie popatrzyłam. Zagapiałam się chyba na co innego. Wystarczy wyścig z najlepszymi wynikami. No nie, czemu mnie tak zmiotło? Tej dziwnej lawinie. Dobra, dostałam 250, ale faktycznie nie dostałam chyba kolorków żadnych za to, w sensie tęczy kolorków. No i co mam teraz zrobić, bo już nie wiem. Brakuje mi jeszcze. No nie wiem, no to pozostaje mi tylko jechać tam do tej tęczy i zobaczyć, czy za to jest fragment też, no bo brakuje mi jednego fragmentu i nie wiem, gdzie on jest. No, nie wiem. A ty masz już wszystkie? Nie. Mi właśnie... Ja zaraz skończę ten wyścig tylko i ja tam pojadę. Bo ja ci powiem, że ja nie wiem, ile mi zostało w ogóle. No nie, koniu. Ja w sumie też nie wiem, ile już zebrałam. To nie wiem. Zepsuło się. Co? Słuchaj. Dobra, ja spróbuję pojechać do tego chłopa.
Tylko, że mówisz, że na zapomnianych polach jest? No. Dobra, to ja tam pojadę, a ty pójdziesz po prostu do Miki. A on daje w ogóle jakieś fajne nagrody? No właśnie nie wiem, no nie zrobiłam tam jeszcze, dlatego tam pojadę i... Słodko. Nie wiem, czemu klikam na to, a mi się to jakby nie zalicza. Nie wiem, może przez to, że mam lagi i jakoś z opóźnieniem to działa. Złoto na wymianę poszukiwania. Złoto wymienione. O, można na żetony u niego wymieniać to złoto. Czekaj, ile trzeba? 25 na 3 żetony. Jakie żetony? Jakie złoto? Ty, on zniknął mi? Nie gadaj. No właśnie mi też zniknął. Przed chwilą go miałam i mi zniknął. Nie, a chciałam wymienić to, no, szkurcze ludzikowie. A nie, mam zdobyto fragment tęczy. Tylko mam postać czy znaki zapytania. Królestwo w chmurach. To nie wiem, o co chodzi. To od kogo mam ten fragment? A, chyba, że to chodzi o to, że może nie podniosłam tego fragmentu. Faktycznie. Dobrze. Ja chyba go nie podniosłam, widzisz, dlatego nie miałam. O. Jest fragment tęczy, bo on mi się schował gdzieś za tym kloszem takim. Dobra, to teraz już chyba wszystko. Lord został przywrócony, ale coś nadal jest nie tak, tylko nie wiem co. Rozejrzę się po okolicy i po prostu... Trzymaj za mnie. Nie, tylko mi nie mówcie, że mi zaraz kolory się zamkną. Nie, to bo to chyba było w tamtym roku, że po 2 tygodniach dopiero trzeba było zbierać. Super, drugi raz. To właśnie skończyłam wszystkie zadania i właśnie teraz przez 2 tygodnie nie będę miała co robić. Żaket, żamil. Ej, no nie, będziesz miała co robić. Będziesz mogła zbierać żetoniki i wymieniać. Tak. Kolory powrócone. Coś jest nie tak. O matko, patrz, jest, w sensie, patrz, znaczy, zajrzyj do mnie w sklepie później. Jest kolorowa broda. Wiem, widziałam to. To jest, nie wiem, jakoś to tak mi się za bardzo tęczowo. Nie podoba mi się, ale jest taki, ale po prostu, że jest co, no, takie coś padło, to ja mam takie. No bo w sumie na ten, na, w tej zimowej wiosce były brody różne, no to tutaj dodali tęczowo, nie? Widziałam to w spoilerach chyba. Wow! Ty! Te rzeczy są do wymiany za żetony! Ja muszę zbierać te żetony, nie! Ten czaprak jest super! Ten czaprak jest po prostu, mi się tak podoba! Te owiki też są ładne. I ta bluzka. A ta bluzka jest taka średnia, ale... O, ten tęczy, tęczowa bandana to idealny dodatek dla tego małego, dumnego teriera. Teraz ten szczeniak potrzebuje już tylko ciebie. O. Czopka, okulary, barwy, kolory, hej! Dobra. Okej. Okay. Jaka ta bluzka jest ładna. Podoba ci się ta bluzka? Tak. Mi się podoba kolor, ale nie podoba mi się krój. Te rękawki są jakieś dziwne. Mi się podoba czaprak bardzo. O nie, ja muszę... Za 8 czaprak, ludzie! Ten czaprak jest super. Jest za 25? Idę jeszcze zobaczyć sklepik. No powiedz mi, ile ty masz żetonów teraz i jak je zdobyłaś? Czekaj, zaraz ci powiem. Mam 4. Wow, ten czaprak. Oj, to siodło też jest ładne. Jejku, jak mi się to siodło podoba, Morgan. I te buty. Ta bluzka mi się podoba. To jest mój kolor. Tak, to są zdecydowanie moje kolory. No dobra, te gacie może już mniej. Ej, ja wykupię. O, są twoje ulubione spodnie w sklepie.
Twój ulubiony krój spodni. Który? Ten taki rozszerzający się na dole. Fajne o głowie. O nie, ja kocham takie gacie, o nie, ja to chcę, o nie, to kosztuje. Ej, ja kupuję je, w sensie te konie. O matko, konie jeszcze trzeba kupić, ludzie, złoty Morganita, ja wiem, że ty to byś chciała. Ja wiem, że ty to byś chciała odłożyć w ogóle na nigdy, ale musisz kupić, bo... No potem już nie kupisz, no i co potem zrobisz bez konia? Nie będziesz mieć konia, no i co potem zrobisz? Ej, czemu ten guzik się nazywa Toggle Magic Code? Tenebi. Podoba mi się ten Tenebi, powiem. Ej, on jest ładny. Jak ma ten to normalne umaszczenie. O nie, jak on jest cudowny. Nie, ja go muszę mieć. Ej, on kosztuje 900? Miał kosztować mniej! On kosztuje... One miały kosztować 500 ileś tam, a nie 900. Nie, a ja chcę... Ja składam reklamację SSO! W ogóle podobno kiedyś SSO napisało, że one miały być w ogóle któryś z tych koni, bo one były projektowane przez graczy, że któryś z nich miał być za darmo. Tak. Ale jakoś to zaginęło w odmętach internetu i teraz ciężko to jakby... No, odszukać. Nie, mi się tak nie podoba. Mi się wszystkie podobają, znaczy w sensie obu mi się podobają. Jorwickie tęcze są wyjątkowe, nie są to standardowe zjawiska pogodowe, gdyż kierują nimi dwa niezwykłe duchy ziemi, Prisma i Tenebri. Te niesamowicie rzadko spotykane stworzenia, żywe światło pod postacią koni, inspirują wszystkich, których napotkają i nawet jeśli nie mogą być wszędzie, wysyłają tam tęcze. Z tej dwójki Prisma ma bardziej jaskrawą barwę, to wierzchowiec pełen ciepła i bezkresnej energii, który poszukuje jeźdźców oraz artystów tryskających entuzjazmem, by rozwijać ich talenty poprzez determinację, a także współczucie. Rumak ten przypomina imponującego konia Apalusa, dopóki nie spotka kogoś o naprawdę szczerym sercu. Prisma ujawnia swoje prawdziwe, jasnotęczowe umaszczenie tylko tym, których chce podnieść na duchu. Czy zostaniesz tym wyjątkowym jeźdźcem? Teraz... Odwieczny problem! Nie, ale ja nie mogę wydać. Ty możesz! Cicho! Kurde, no. Czy mogę go nazwać Prisma po prostu? Dobra, trudno. Roz się żyje, to jest tylko problem. Tak, zrób to szybko, będzie mniej bolało wtedy. Dobra, wylosowało się Rainbow Bread, więc będzie Rainbow Bread. Okej. Wyślij do stajni. Może Amber? 975! Och nie, dlaczegoż? SSO, dlaczegoż? Ale on jest za ładny, żeby go nie kupić. No nie? No. Brain, Bramble, Brass, Brain. Brain może nie. Jorwickie konie są wyjątkowe, Ja nie mogę. Z tej dwójki Tenebri jest cichszy. To zwierzę o zapadającej w pamięć urodzie i ogromnej mądrości, które uwielbia pomysłowych jeźdźców, wiedzących, że wyobraźnię należy łączyć z rozwagą i wdziękiem. Wierzchowiec ten kocha zachowywać anonimowość, to też podróżuje pod postacią dzikiego konia jorwickiego i ujawnia swoją prawdziwą maść okraszoną zawijasami, tylko tym, których uzna za najbardziej godnych. Czy zostaniesz tym wyjątkowym jeźdźcem? Jakie fajne imię można dla niego wybrać? Czekaj. Bo ja ogólnie chciałam iść na ten spacer i... No mi by się też w sumie dzisiaj przydało jeszcze poćwiczyć. No, ćwiczyć już to, gdzie mi się nie chce. Mi się też właśnie nie chce. Tak nie lubię ćwiczyć, okropnie. Wiesz co, ja tak może nie to, że nie lubię, ale po prostu no tak ciężko mi się zebrać, bo później jak... Zmotywować. Bo później jak już zacznę ćwiczyć i jak już ćwiczę, to już wiem, że dokończę te ćwiczenia. No chyba, że tam coś by się, nie wiem, Fantasy Shine, czy to brzmi fajnie? No jest spoko. Jeszcze się zastanowię, może znajdę jeszcze coś fajniejszego. Tak wiesz, co sobie znajdę, ale wydaje mi się, że znajdę jeszcze coś fajniejszego i tak szukam dalej.
A później no. zapominam, co wybrałam i... No, ale później jak już skończę ćwiczyć, to wtedy się lepiej tak czuję. No, ja też. Chyba, no. że przegnę to na drugi dzień, nie mogę się znowu z łóżka dźwignąć. Haha. Dobra, ja kończę, bo... Okej. Okay. Bo konia, i tak nie chcę się go teraz trenować, a jest śliczny. Ja muszę jeszcze wykombinować, a tego drugiego nie kupujesz? Ty, a nie. kupujesz zwierzaki, te takie, te... Nie, ja nigdy nie kupuję zwierzaki, bo kurde, kupowanie zwierzaków to już za dużo. Okej. Chwila, a... Mam jeszcze Fantasy Voice, też jest fajny Fantasy Voice. No? Co ja wcześniej mówiłam? Fantasy... Coś na S chyba. Ale już nie pamiętam co. Właśnie. To jestem ja. Chwila, co ja miałam zrobić? Stanęłam koniem, żeby co zrobić. Kończyć! Nie, ale mówiłam sobie, że jeszcze muszę coś zrobić jednego. Czy pytam cię, czy kupujesz tego drugiego też? No wiem, ale jak ty się mnie to pytałaś, to ja miałam w głowie, że ja coś muszę zrobić. I co? Jak znaleźć resztę tych żetonów? No wiem, ale jeszcze... To nie wiem już co. Dobra, biorę Fantasy Shine. Nie wiem, co jest fajniejsze w sumie, czy Fantasy Shine, czy Fantasy Voice. Fantasy Shine chyba mi się bardziej podoba. Dobra, to kupuję Fantasy Shine. Nie wiem, dobra, idę se, pa. W sensie nie pa, tylko wylogowuję się z serwera. Okej. Okay. No teraz się zastanawiam, czy ten zestaw, ten tęczowy, nie będzie pasował do tego konika. No ludzie, złoci za nie wiem, czy on może nosić te rzeczy z tego zestawu. Nie, no pewnie może. On jest ładny. Kurczę, zastanawiam się, czy na drugim koncie go też nie kupić, bo on jest naprawdę ładny, ten Tenebri. Chyba mi się bardziej podobał tego Prisma, ale Prisma też jest... I co tutaj jeszcze mamy do kupienia fajnego? Tęczowe kruki. Stratus. Stratus to miłośnik jasnych i pięknych przedmiotów, a jego fioletowe pióra przyozdobione są delikatnymi pastelowymi barwami. Można go często zobaczyć chwilę po zniknięciu tęczy. Nie wiem czemu go nie widzę. O, teraz go widzę już. Cirrus. Cirrus to miłośniczka jasnych i pięknych przedmiotów, a jej białe pióra spowite są opalizującym blaskiem. Można ją często zobaczyć chwilę przed pojawieniem się tęczy. O. Jakoś mi się ten Stratus nie chce tutaj pojawić. Nie wiem czemu. Kruczki. Możecie się pojawić, bo... Dobra, nie widzę ich. Czemu tutaj jest cena 300 lub... Zero szelingów. Ilość szelingów jest za wysoka, żeby tutaj się zmieściła. No nie wiem. Dobra. Trzeba to zrobić szybko, będzie mniej bolało. No to w sumie na tyle. Trzeba czekać do kolejnej aktualizacji. A, poszukam jeszcze ciuchów dla tamtych koników. Ładnie wygląda, o. No to nie pasuje na tego konia. I to siodło też nie, o nie, to siodło by tak pasowało, a nie może go ten koń nosić, o, to smutne. Chyba ta torba na siodło też. Chyba tak, tamten mi bardziej pasuje. Nie, to siodło nie. Trzeba znaleźć jakieś fajne siodło dla ciebie, koniku. Może coś białego? Hmm.
jeszcze by jakoś uszło. Ale to jest brązowe. No, zobaczymy, co to za nagrodę dostanę. Razy trzy. Zobaczymy, co to za nagrodę dostanę. Mam nadzieję, że to nie będzie nic badziewnego. No i co dostałam? Chyba nie. Westernowy kapelusz poszukiwacza tęczy. Spoko! To jest spoko. I jeszcze coś dostałam chyba, ale nie wiem co. Wyglądała jak jakaś kartka. Nie wiem, co to było. No, ale dobra. Ej, ale to w takim razie się opłaca to robić. O.